Właśnie znajdujemy się w gmachu głównym Politechniki Warszawskiej. Ludzie, którzy tutaj studiują i którzy wykładają, muszą się mierzyć z matematyką na co dzień. Matematyka mało komu kojarzy się ze szczęściem. Profesor Tadeusz Rzeżuchowski, który tutaj wykłada, postara się jednak przekonać Was do tego, że matematyka i szczęście mogą iść w parze. Zrobi to już 16 stycznia na najbliższej kawiarni naukowej przy skwerze Hoovera. Pragnę Państwa zaprosić do kawiarni naukowej, gdzie przede wszystkim będę chciał powiedzieć o związku szczęścia z matematyką. Nie będę przy tym próbował udowodnić, że szczęście i matematyka to jest to samo, ani że matematyk potrafi podać dobrą definicję szczęścia. Na ten temat powstały dzieła opasłe filozofów, psychologów. Chciałbym jednak zastanowić się, jak można zmierzyć szczęście. No po to, żeby na przykład porównać, że ktoś miał życie bardziej szczęśliwe, ktoś inny mniej szczęśliwy, albo że w jakimś tygodniu mieliśmy więcej szczęścia niż w innym. Czy to się może przydać? No być może, bo jeżeli się zastanowimy, jak to wygląda, to może potrafimy życiem tak kierować, żeby tego szczęścia mieć trochę więcej. Przy czym narzędzie matematyczne, które do tego będzie użyte, jest bardzo uniwersalne i przydaje się w wielu sytuacjach. Na przykład przy budowie stadionów, bo na szczęście Stadion Narodowy ma być gotowy na czas. Chciałbym też zastanowić się, jak myślenie matematyczne może pomóc w porządkowaniu dyskusji, w precyzowaniu pojęć, w dochodzeniu do sedna sprawy. Czasami zdrowy rozsądek nie pozwala na rozstrzygnięcie jakichś problemów, a matematyka tak. Zdrowy rozsądek może nas zaprowadzić na manowce, natomiast myślenie matematyczne nie. Chciałbym też opowiedzieć o tym, że myślenie matematyczne ma w sobie jakiś boski pierwiastek. Mam tu na myśli to, że czasami warto spojrzeć z większej wysokości, jak gdyby z wyższego wymiaru. Coś, czego nie widzimy bezpośrednio wokół siebie, ukazuje się wyraźnie, kiedy patrzymy z pewnej perspektywy. Pozwala takie myślenie tworzyć matematykom też nowe światy. Zdarza mi się to dosyć często. A na koniec chciałbym się zastanowić nad tym, jak poznać, że małe dziecko, które być może nie zna jeszcze wielkiej tajemnicy, że 2 plus 2 równa się 4, ma zdolności matematyczne. Jak rozpoznać wśród tak małych dzieci tych, którzy mają predyspozycję do matematyki. A już całkiem na zakończenie chciałbym przytoczyć kilka zdań o myśleniu matematycznym pochodzących od bardzo wielkich ludzi, myślicieli, jak i też od ludzi przeciętnych, takich jak my. Dziękuję i zapraszam.